Kochani, witamy. Jesteśmy w komplecie. Kudełek po lewej, Gucio po prawej. Ja Was witam przeserdecznie. Kruszyn Arena. Uwaga, nietypowa zabawa. Będziemy robić dla Was Q&A. Mamy pytania, które dla nas zadaliście. Część przyjęliśmy telefonicznie, ale ci, co nie udało się dodzwonić przez Messengera FB, to mamy... Uwielbiam tą muzyczkę. Będzie nam troszeczkę raźniej, kochani, natomiast myślę, że Wam nie będzie przeszkadzać. Pogoda... Piękna to za mało powiedziane, afrykańska, jest 25 stopni w cieniu, także tu myślę mamy na patelni około 30, także nie będziemy przeciągać, chłopaki zrobią pojedynek, zagrają teraz w fajny sportowy sposób do 10, oni w tym momencie, no, czekaj, odejdź kudełek, brawo, super. Słuchajcie, kochani, szykujemy się do Q&A i głównie o to w tym odcinku chodzi. Zadaliście mnóstwo, sporo pytań, kochani. Spróbujemy Wam na te pytania odpowiedzieć. Natomiast ja będę te pytania czytał, a Gutek będzie miał troszkę trudniej, bo będzie musiał się skupiać bardziej na pytaniach, jak na strzelaniu w poprzeczkę. Ale żeby wyrównać zawody... Guciu, tu jest chyba za blisko troszkę, wiesz? To tam się do tyłu. Stąd chcesz? Nie, bo tutaj jest taka miejscowa. Aha, tam ma swoją miejscowę. No dobra. Czyli kudełek wali, kochani, kąt chce, tak naprawdę. Gutek wali stąd. Kto pierwszy do 10 trafień, a ja nie przeciągając zadaję pytania, dobra? Guciu, także słuchaj, ty w tym momencie musisz być bardzo mocno podzieloną, mieć uwagę, troszkę musisz być ze mną. Natomiast słuchajcie, chyba jednak muszę muzę wyrzucić, bo ona mnie przeszkadza osobiście. Także Guteczku, póki będę pytał te pytania od nich czytał, to no niestety musimy muzę wyłączyć, bo ja się rozkojarzę. Gutek, pierwsze pytanie jest od Marcina Szczur. Słuchajcie, Marcin nam zrobił świetny, w ogóle, Marcinku, dziękujemy Ci z całego serca, zrobił nam świetny baner na YouTube. Zarzucimy go na naszego fanpage'a, zobaczycie, jak Wam się podoba. W mojej ocenie jest rewelacyjny. Jak najbardziej zasługuje na to, żeby właśnie reprezentował nas, kochani, no, przy blisko 50 tysiącach subskrypcji, za które Wam serdecznie dziękujemy. To już jest kawał poważnego kanału. Guciu, zapraszam Cię na te pytania. I teraz tak. Twoje ulubione danie? Ojej, nie wiem. Odpowiedź pada, nie wiem, ale to nie jest odpowiedź. Twoje ulubione, co lubisz zjeść? Śmiało. Ale co? Jakie? Twoje ulubione danie, no czytam tak, jak widzowie zadali pytanie, czyli moim ulubionym daniem są na przykład pierogi ruskie. Twoim? Jak babcia coś zrobi, to co najlepiej lubisz jeść? Gołąbki, czyli Gutka ulubione danie to gołąbki. Kudełek, 1-0. Ty pracuj już. 1-0 wygrywa Gutek, a ty se spacerujesz. Guciu, ulubiony trik piłkarski. Zademonstruj. Tam, gdzie stoisz. No, ulubiony trik piłkarski. O, widzieliście, tak? I powiem Wam, że bardzo... Ale spróbuj tak, żeby wyszedł. Ja widziałem, że on często to stosuje, bo jest to jakby taka technika użytkowa, czyli w tym momencie ten trik to nie jest typowy trik dla zabawy. Nie, no spróbuj przejść, no. No przejdź, żeby przeszła piła. O właśnie. Czyli to nie jest taki rainbow, tylko takie nabicie sobie piętki. Ta piłka leci do przodu za obrońcę. Kilka razy widziałem to ze skutkiem pozytywnym, czyli ze strzeloną bramką. Gutku, teraz mamy kolejne pytanie. Jakiego triku aktualnie się uczysz? Rainbow. Rainbow? Brawo, Kudeł. 1-1. Kudełek wyrównał stan meczu. 2-1 jest? A kiedy strzeliłeś drugą? Teraz strzeliłeś drugą? Słuchajcie, czy Kudeł już ma dwa trafienia? No to widocznie tak, Kudełek nie kłamie, kochani. Jest 2-1. Guteczku, słyszysz? Zaprezentuj to, czego się uczysz teraz. No to pokaż. No, spróbuj. Słuchajcie, tutaj rainbow ciężko zrobić, bo jest pełno kapek. Natomiast będzie łatwiej, lepiej smakował, jak wyjdzie. Próba, odejdź sącia. Dobra? Spróbuj. No dawaj ze 2-3 razy. Przecież ty się uczysz. No pytanie jest, jakiego triku aktualnie się uczysz? Proszę bardzo. Rainbow zrobiony, przefrunęło. Ja nie wiem, czy to było stamtąd widać, ale wyszło bardzo dobrze. Możesz jeszcze raz teraz tak, jak jesteś przy tej pozycji? A, chciałeś wyrównać 2-2, rozumiem. Czyli pojedynek trwa. Słuchajcie, oni grają o fanty. To nie jest tak, że pojedynek jest o nic. Ja przypominam jedną pięknie. Ja przypominam, kochani, że zwycięzca tego konkursu ma taki oto złoty medal. Co prawda medal jest do jedzenia, dziecko na medal, ale mamy też nagrody dla tego, który no niestety nie wygra dzisiejszego konkursu. To będą eurowaluty, też czekoladowe, także takie troszeczkę mamy na słodko tą zabawę.
Także, och, kudeł 3-2. My wracamy do naszego Q&A. Gutek pokazał Rainbow, którego się uczy, pokazał, słuchajcie, trik, który bardzo lubi. Natomiast, który trik sprawia ci, Guciu, największą trudność? Rainbow. Rainbow? Rainbow mu sprawia największą trudność. A, no tak, to dobra odpowiedź, ten, którego nie znasz. Gutku, ostatnie pytanie, ulubiony piłkarz? Messi. Messi, czyli w tym momencie ulubiony piłkarz Gutka to Messi. Uwaga, teraz Gutku, kolejne, ostatnie pytanie od naszego Marcina to, wolisz Nike czy Adidas? Kochani, Adidas. Bardzo podchwytliwe pytanie, Marcin, rzuciłeś. Nie wiem, na jaką odpowiedź liczyłeś, kochani, no ale w tym momencie nawet ja jestem chyba w Adidasie. Ja bardzo nie lubię pytań w stylu, Gutku, kto jest lepszy, kogo wolisz i tak dalej, dlatego że my jesteśmy bardzo liberalni i nie potrafię tak odpowiadać. Jednego dnia się świetnie czuję w Nike, drugiego w Adidasie. Do Adidasa mamy wielki sentyment, wielką podziękę. Adidas, pamiętamy, jesteśmy w rocznym kontrakcie Adidasa, kochani. Gutek jako reprezentant Polski, Polish Soccer Skill, dostał roczny kontrakt Adidasa, kochani. Dostaliśmy dużo wspaniałego sprzętu, właśnie między innymi korki, które Gutek teraz kopie, są właśnie z tego kontraktu, tak? Jaki wynik meczu macie? 3-2. 3-2. Chodź tu szybciutko do mnie, no chodź szybciutko. To są zawody na czas, to pierwszy 10, Kudełku. A ty tak spacerujesz. 3-2. Słuchajcie, kochani, przeszliśmy pierwszy etap, pierwsze pytanie za nami, idziemy do kolejnego. To były pytania Marcina. 4-2 dla Kudła. 4-2 dla Kudła, Guteczku. Jedziemy dalej. Tyle na moje pytania. Pozdrawiam całą rodzinkę, Marcin. Teraz Kuba. Kuba to Boła pyta. Kto wygra Ligę Mistrzów, Guciu? Atletico czy Real? Atletico, mówi Gutek. Teraz tak. A Kudełek mówi Real. Chciałbyś grać w średnim klubie, ale zarabiać dużo, czy grać w dobrym klubie, ale grać z Robertem Lewandowskim i gazety o was piszą, że najlepszy duet, ale zarabiać mało. Pozdrawiam FCS, Kubuś. To drugie. To drugie, tak? Aha. Czyli Gutek wybiera opcję, że grać w dobrym klubie z dobrym partnerem za mniejsze pieniądze, jak za dużą kasę w mniejszym klubie. Myślę, że to jest bardzo pozytywne. 4-3, bardzo pozytywne podejście i też myślę, że tak możecie pomyśleć, bo grając w lepszym klubie za mniejsze pieniążki możecie pokazać, na co was stać i wtedy klub to doceni i na pewno te pieniążki podniesie. Natomiast kochani, gdzieś tam z dolnego klubu iść do górnego, to trzeba się fajnie pokazać, aczkolwiek tam nie jest tak ciasno, żeby nie dało się wejść. Zobaczcie, co pokazał Wardi. On jeszcze niecałe 4 sezony temu, kochani, kopał piłę gdzieś tam w lidze amatorskiej w Podwórkowej, także, a dzisiaj zobaczcie, co robi. Także tak odpowiada Gutek Kubusiowi. Dziękujemy. Wojtek Ciszek pisze. Czy chciałbyś jechać na finał Ligi Mistrzów bądź na El Clasico? Bardziej to pierwsze. Bardziej na finał Ligi Mistrzów by chciał jak na El Clasico. Teraz tak. Jakiego piłkarza, Guciu, chciałbyś spotkać najbardziej w swoim życiu z reprezentacji Polski? Kogo chciałbyś spotkać, Guciu? Myśli, kogo by chciał spotkać. Kogo? Grosika. Chciałby się Gutek spotkać z Kamilem Grosickim. Już widziałem. Lewandowskiego widziałeś. Tak, z Robertem Lewandowskim mieliśmy już spotkania w tym roku. W zeszłym, tak? Tak? Ja bym chciał zobaczyć Lama. Kudełek chciałby zobaczyć Lama, słuchajcie. Niesamowite. Guciu, kolejne trzecie pytanie. Gdybyś miał możliwość wyjść i zagrać jeden mecz na Euro, czy zrobiłbyś to? No. Mówi, że no. Także kochani, kolejny Kubusia Toboła, kolejne było ostatnie pytanie, dzięki. Gutku, teraz Pawcio Inoruch, nasz przyjaciel z Chorzowa, zadaje takie pytanie. Czy Gutek po osiągnięciu wieku, kiedy zacznie grać w młodzikach, będzie grać... Przepraszam, nie to pytanie. Pawcio Inoruch pyta tak. Ja mam trzy pytanka. Po pierwsze, przyjedziesz pograć w piłkę na Chorzów, Gutek? To zależy ode mnie, ale Pawcio, przyjedziemy, obiecujemy, że pojawimy się na Chorzowie, jak tylko pozwoli nam na to czas. Druga sprawa, jak bardzo się ucieszyłeś z życzeń i zdjęcia od Pawcia? Bardzo. Bardzo, Pawciu. Trzecie pytanie, czy otworzyłeś już urodzinową przesyłkę? Pawciu, nie otworzyliśmy z braku czasu, niestety na razie na przesyłki. Witaj, Tomeczku, nie mamy czasu. Także w tej chwili, Guciu, u nas 4-4. U chłopaków 4-4. Przypominam, że pojedynek zacięty.
4-4. Teraz tak, Gutku. Kuba pyta. Gutek, czy po osiągnięciu wieku, kiedy zaczniesz grać w młodzikach, będzie grał dla Zagłębia? Wie pan, może czy w tych rocznikach typu młodzik Zagłębia i dalej kładzie nacisk na grę indywidualną zawodników w czasie meczu? Pytam, bo szczerze mówiąc, lepiej się ogląda te mecze, gdzie Grutek gra piłkę zespołową w Łużycach czy w szkolnym Kusym, więc jestem dość ciekawy, ale zdaję sobie sprawę, że może jeszcze pan to nie wnika. Jak to później wygląda w Zagłębiu? Pozdrawiam. Słuchajcie, moje osobiste zdanie, to jest pytanie bardziej do mnie jak dla Gutka. Słuchajcie, moje osobiste zdanie jest takie, że właśnie do wieku młodzika, kochani, staramy się brać, czerpać z piłki garściami. Gramy tu, gramy tam, gramy tu, gramy tam. Traktujemy to jako fajną zabawę. Natomiast wiesz, od wieku młodzika wydaje mi się, że się zaczyna taka regularna wojna i w tym momencie, w tej chwili się bawimy. Natomiast regularna wojna, pozytywne słowa tego znaczeniu, czyli już jesteśmy zakoszarowani i tak dalej, określiliśmy się i gramy. I jeżeli będziemy grać z Zagłębiem Lubin, to jakby nie do końca tylko od nas zależy, robimy wszystko, trenujemy, Gutek pracuje ciężko, kochani, natomiast potem przyjdzie czas na takie poważne wybory i jak to wygląda wyżej, myślę, że już się pomalutku wtedy zaczyna granie zespołowe. Natomiast szczerze nie potrafię do końca odpowiedzieć, nie obserwowałem, jak grają młodziki w Zagłębiu Lubin, natomiast czas pokaże. Dziękujemy pięknie.